Dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy już na wizji. W dniu dzisiejszym rozmawiamy z radnym Andrzejem Wiśniewskim. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Słyszałem, że dochodzi pan jakiś tutaj, że pana rodzina to również takie osoby, które w kwarantannie się obecnie znajdują. Doszło mnie takie słowo, czy to prawda? No tak, tak, to myślę, że w takiej sytuacji jest wiele, wiele polskich rodzin dzisiaj. No wiadomo, że dzieci, które udało się wrócić do Polski po powrocie, musiały się znaleźć w tej obligatoryjnej kwarantannie. No tak się akurat składa, że mieliśmy możliwość ulokowania ich w zupełnie wolnych, niezależnych lokalach, w związku z tym nie było problemu, żeby ktoś z nimi się musiał zamknąć w tej kwarantannie, no ale wiadomo, że trzeba tam dostarczyć wszystkiego, co jest potrzebne do życia. No i tym się między innymi zajmujemy. Na szczęście kwarantanna za kilka dni się kończy, no i wtedy będziemy się mogli spotkać. No myślę też rzeczywiście o, i to też jest pewnie udział i los wielu, wielu innych osób i rodzin. Myślę też o tych dzieciach, które pozostały za granicą, które są w Wielkiej Brytanii. No i przeżywamy razem z nimi to wszystko, co tam się dzieje, ponieważ ta epidemia rozwija się tam, chyba weszła w fazę takiego lawinowego rozwoju, no i tam się oczywiście też modyfikuje. Ale mówię, to jest akurat coś, co jest losem milionów ludzi, więc nie wiem, czy warto o tym dzisiaj mówić. Dobra. Przejdźmy teraz do spraw tutaj grudziąckich. Czy zamierza pan brać udział w następnych sesjach Rady Miejskiej? Z tego, co rozmawialiśmy tutaj przed transmisją, mówił pan, tak, że tak, mieliśmy problemy natury technicznej, realizacji takiej sesji. Oczywiście w czasie trwania pandemii no nie zamierzam zachowywać się w sposób odpowiedzialny i nie zamierzam uczestniczyć w tego typu przedstawieniach, jak ten, który został zafundowany 31. Zaraz powiem, myślę, będę miał okazję powiedzieć dlaczego. Natomiast oczywiście deklaruję i zresztą spodziewałem się, że tak właśnie będzie, wszelką pracę w sposób zdalny. Uczestniczyłem w tej pierwszej próbie przed kilka dni temu. No ona niestety była nieudana, ale jak to mówią, no pierwsze koty za płoty, nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj byłoby już lepiej, więc myślę, że 2-3 dni i wszystko się da dopracować, bo wtedy w tej pierwszej próbie to ani na laptopie, ani na smartfonie, albo mnie nie słyszeli, albo ja nie słyszałem, prawda, i tak dalej. Inni mieli podobne problemy, no ale sądziłem, że w ciągu 2-3 dni to wszystko uda się dopracować. No teraz jakby prace chyba w ogóle stanęły nad tym, a myślę, że naprawdę jest wiele rzeczy i o nich też może będę miał okazję powiedzieć, którymi Rada Miejska mogłaby i powinna się zająć. Natomiast na pewno do czasu ustąpienia pandemii no nie będę uczestniczył w tego typu rzeczach, jak to, co miało miejsce 31 marca i mogę powiedzieć dlaczego. Ale słyszał pan tutaj, prezydent Grudziądza w bardzo ostrych słowach się odniósł do tych osób, które po prostu na sesję nie przyszły. Konkretnie mówiąc do państwa klubu, że... No ja myślę, że jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja może nie w tak ostrych słowach, zresztą nie słyszałem tej wypowiedzi, więc trudno mi się do tego odnieść, to znaczy, ale może... W sesji, ale wydano oświadczenie w tej sprawie, nie czytał pan tego oświadczenia? Tak, no właśnie być może, no ja może nie tak w tak ostrych słowach, ale odniosę się do tego, co myślę o tej decyzji, którą podjął pan Dabowski i pan przewodniczący Rady Miejskiej. Otóż myślę, że była to zwołanie sesji nadzwyczajnej w takiej formule, w tych warunkach, no było w mojej ocenie skrajną nieodpowiedzialnością, a mówiąc dosadniej wprost, było głupotą, nieodpowiedzialnością, ponieważ w czasie, kiedy znajdujemy się w przededniu kulminacji lawinowego wzrostu pandemii, o czym informuje kilka razy dziennie, na przykład pan minister Szumowski, prosząc, błagając, apelując
o zastosowanie się do wszystkich wymogów stanu pandemii, więc stwarzając zagrożenie, robiąc to, co zrobił pan prezydent i pan przewodniczący rady, no stworzono zagrożenie nie tylko dla radnych, ale również dla grupy pracowników, którzy w różnej formie tę radę muszą obsługiwać. I to w mojej ocenie jest nieodpowiedzialna działalność, natomiast głupie, ponieważ zupełnie niepotrzebne. Żadna z podejmowanych podczas tej sesji decyzji nie wymagała ani dokonania tego w takiej formie, ani w takim czasie. Przypomnę, że... No właśnie, momencik, ja tylko jedną rzecz wymaczę, bo w skali kraju odbyły się w niektórych miastach sesje zdalne, pomimo jeszcze nie, tego, że nie było przepisów, jednak prezydent, czy tutaj bardziej szerzej biuro prezydenta, i Rady Miejskiej powoływało się na to, że taka sesja zdalna mogłaby być niezgodna z prawem. Stanowiska wojewodów w skali kraju były różne. Jedni wojewodowie twierdzą, że takie sesje mogły się odbywać na podstawie poprzednich przepisów, inni nie. Sprawa jest tego typu, że po prostu w naszych warunkach tutaj, jakby to powiedzieć, muchano powiedzmy na zimno, tak? Z jednej strony. Z drugiej strony właśnie te testy chyba nie do końca pomyślnie tu wypadły. To jest typowy przykład postawy, kiedy boję się czegoś, co tak naprawdę mi nie grozi, natomiast wykazuję odwagę w rzeczach, w których lepiej byłoby zachować wstrzemięźliwość, bo pan prezydent boi się decyzji, podobno decyzji pana wojewody, natomiast nie boi się narażenia zdrowia i życia kilkudziesięciu osób. No to jest bzdura całej tej sytuacji. Ja tylko przypomnę, że przez półtora roku pan prezydent w sprawie szpitala właściwie niczego nie zrobił. Właściwie ostatecznie ten szpital pogrążył i teraz pozoruje jakieś działania, które podobno są nagłe, wymagają natychmiastowej decyzji, narażenia ludzi, bo muszą być podjęte 31 marca, jak twierdził. Podczas gdy w kontekście przekształcenia tego szpitala kilka tygodni temu w jednoimienny szpital zakaźny w zasadzie żadnej decyzji dotyczącej regionalnego szpitala specjalistycznego imienia Władysława Biegańskiego w Grudziądzu i tak wykonać nie można, bo tego szpitala de facto w chwili obecnej nie ma. W jego miejsce jest powołany szpital, jednoimienny szpital zakaźny. I dopóki ta sytuacja się nie zmieni, jeżeli w ogóle się zmieni, a zmieni się co najwyżej za kilka tygodni, albo, a najprawdopodobniej miesięcy, jeśli w ogóle, wtedy dopiero jakiekolwiek decyzje dotyczące tego szpitala będą mogły być podejmowane. Dlatego decyzja, która została podjęta 31 marca, równie dobrze mogła być podjęta 5 kwietnia, 10 kwietnia czy 20 maja. Nie było żadnej potrzeby i żadnego uzasadnienia, żeby taką decyzję podejmować. No właśnie, czekano do 24, czyli jak rozumiem do kolejnego dnia ze względu na publikację tej ustawy, która weszła dzień wcześniej, która miała zacząć obowiązywać z dniem 1 kwietnia. Ustawa została, zaczęła obowiązywać właśnie po godzinie, opublikowana została wcześniej, pojawiła się, ale natomiast zaczęło według tego, co było w niej napisane, obowiązywanie jej rozpoczęło się 1 kwietnia. Być może można było zwołać taką sesję 1 lub 2 kwietnia. Oczywiście. Tak nie było takiej presji z tego. Tak przynajmniej historycznie. Z tej uchwały nadal niewiele wynika, bo coś takiego jak regionalny szpital specjalistyczny, jego istnienie jest tak naprawdę, no można powiedzieć, najogólniej zawieszone. Nie ma czegoś takiego. I podjęcie tej decyzji dzisiaj na przykład, czy za tydzień, nie ma znaczenia. Obowiązujące przepisy, właściwie panie radny, czy my jesteśmy jeszcze w programie naprawczym? Skoro przedłużone zostaje niejako opłacenie tych wszystkich różnych zaległych danin, żeby dalej ten szpital funkcjonował, 12 miesięcy mam dodatkowych na dalsze funkcjonowanie, a to było jednoczesnym powodem wpisanym w program naprawczy przecież wojewody, tak?
Tak samo jak te kilkaset czy kilkadziesiąt zależy, tego nie wiemy ile by nasze szpitala miało napłynąć milionów. Nie uważa pan, że to jest jeden wielki bałagan? Znaczy, panie redaktorze, ja może skończę pewien wątek i powiem za chwilę. Bardzo mnie to powiem. I powiem za chwilę, podam za chwilę pewien powód, dla którego być może podjęcie tej decyzji byłoby uzasadnione, przy czym oczywiście można by ją podjąć w dowolnym momencie, dziś, jutro, za tydzień czy za dwa tygodnie. Ale dokończę tylko ten swój wątek, tego co zrobiono tak naprawdę w tym. Otóż ja myślę, że to wszystko wpisuje się w pewien szerszy kontekst zachowań opozycji w stosunku do tego, co się obecnie w Polsce dzieje, bo powiem panu tak, że takie zachowania Stefka Burczymuchy wyglądają tak samo głupio i groteskowo w wykonaniu czy Borysa Budki, czy posła Zembaczyńskiego, czy pani Kidawy, pana Napolskiego, czy pana Glamowskiego. To jest w gruncie rzeczy to samo machanie drewnianą szabelką i pokazywanie nie wiadomo czego. Natomiast chcę tylko przypomnieć, że czasy są rzeczywiście poważne. Przypomnę, że w momencie, kiedy we Włoszech liczba ofiar zbliża się do 14 tysięcy, czy już nawet je przekracza, w Hiszpanii przekroczyła 10 tysięcy, to w Polsce ciągle jest to około 40 kilku osób i chciałbym, i myślę, że wszyscy powinni chcieć, żeby tak pozostało. I z taką postawą, jak postawa panów Glamowskiego, Kowarowskiego, Napolskiego i 10 innych, z taką postawą na pewno to się nam nie uda. I o tym przede wszystkim powinniśmy pamiętać i tak przede wszystkim powinniśmy rozumieć naszą powinność i odpowiedzialność wobec mieszkańców Grudziądza. A teraz powiem, co można by zrobić, co można by zrobić. Jeszcze jedno pytanie, panie Leonidy. Kiedy państwo o sesji zostali poinformowani? To było dzień wcześniej, czy kilka dni wcześniej? Jak to wyglądało? Nie, to było mierzone w godzinach, więc to dzień wcześniej zostaliśmy poinformowani. Ale to nawet, to nie miało większego znaczenia, bo oczywiście gdybyśmy zostali poinformowani wcześniej, zareagowali tak raz. Również nie znalazł się na tej sesji. Także nie tylko państwo mieli absencję. Tak, no być może również po tamtej stronie są ludzie rozsądni, którzy bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu Miasta traktują odpowiedzialnie i poważnie. Tak, chciałbym, żeby tak było. No dobrze, wracając teraz do tego, co pan mówił przed chwilą. Natomiast wracając do tego, czy jakie dobre skutki ewentualnie można wyciągnąć z podjęcia tej uchwały obecnie, chociaż mówię, no można by ją podjąć w dowolnym momencie i w trybie zdalnym, to widziałbym w tym, że podejmując uchwałę o przesunięciu decyzji o likwidacji lub przekształceniu o 12 miesięcy, no być może warto byłoby w tej sytuacji pochylić się i pracować nad aktualizacją i urealnieniem tego dziwnego tworu, jakim jest budżet Grudziądza na rok 2020. I to jest prawdziwe pole dla Rady Miejskiej. Dlaczego? Dlatego, że dopóki ten budżet jest takim tworem, którym jest 300 milionów deficytu, no to właściwie rozmawianie o nim jest za każdym razem bzdurą. No ale skoro nie będziemy w tym roku przynajmniej potrzebowali pieniędzy związanych z przekształceniem regionalnego szpitala w spółkę, to warto byłoby ten budżet urealnić, na nowo przyjrzeć się zapisanym tam pieniądzom, zobaczyć jakie one... No właśnie, więc teraz przydałaby się platforma do zdalnego obradowania i zdalnych posiedzeń nie tylko sesji, ale być może również komisji i warto byłoby się zastanowić, ile naprawdę tych pieniędzy realnie mamy, z jakich wydatków możemy zrezygnować, wreszcie z jakich dochodów miasto mogłoby zrezygnować, na przykład tworząc lokalny, własny program antykryzysowy dla grudziąckich przedsiębiorców.
może by wreszcie dało się naprawdę zamienić tą kiełbasę wyborczą na polskiego złotówka za czynsz, dałoby się być może zamienić wreszcie na realną pomoc grudziąckim przedsiębiorcom, zarówno czy tym, w ogóle którzy... Czy w ogóle jest jakaś taka możliwość? No w chwili obecnej raczej chyba nie, bo sam prezydent mówi, że ze względu na program naprawczy mamy bardzo ograniczone możliwości. Ale czy mogłoby właśnie... Mi się wydaje, że jednym z takich obciążeń, przynajmniej dla przedsiębiorców, które weszły w tym roku, no to jest nic innego jak podatek deszczowy, prawda? Znaczy podatek deszczowy to jeszcze, ja myślę, że nikt do końca nie wie, bo to wszystko było też takie palcem na wodzie pisane, nikt nie wie ani jak to policzyć, ani jak to wyegzekwować, prawda, i tak dalej. Zresztą nie wiem, tam w budżecie ten podatek, z tego co wiem, on nie stanowi przecież istotnej pozycji, ale tam jest całe mnóstwo różnych pozycji. Nie, ale dla przedsiębiorców przynajmniej... Z tego, co się wypowiadali przed jego wprowadzeniem. Panie redaktorze, to jest jedna z możliwości realnego, prawdziwego wyjścia naprzeciw temu wszystkiemu, z czym zderzą się grudziąccy przedsiębiorcy i mieszkańcy Grudziądza po ustaniu tej pandemii, bo zdajemy sobie sprawę, że staniemy przed wyzwaniami, jakich świat nie zna, być może nigdy nie zaznał. I na to musimy być przygotowani. I jeżeli radni mają pracować, to ja bym proponował, żeby właśnie tę platformę zdalną, którą wreszcie pewnie uda się uruchomić, wykorzystać właśnie do pracy nad aktualizacją tegorocznego budżetu i znalezieniu w nim takich pieniędzy, które moglibyśmy przeznaczyć na realną, prawdziwą pomoc dla grudziąckich przedsiębiorców. I to zarówno po stronie wydatków, z których możemy coś zaoszczędzić na inne cele, jak i po stronie dochodów, jeżeli chodzi o... Wydaje się, że Grudziądz czeka niestety trochę bezrobocia. Wiemy, że tutaj już wcześniej pracodawcy zapowiadali kilkaset zwolnień, prawda, jeszcze niezależnie od tego, jaki kryzys przyjdzie, mówimy to o chłodni grudziąckiej, to jest to kilkaset osób, to jest kilka tysięcy osób łącznie z rodzinami, prawda, więc znaczna liczba. Do tego dojdą jeszcze przedsiębiorcy, możemy cofnąć się o 20 lat wcześniej. Sądzi pan, że taka niestety przeciekawa opcja jest możliwa? Tak, to wszystko jest realne, to wszystko jest możliwe. Oczywiście samorząd na wszystko sposobu nie znajdzie. Tutaj jest konieczna i takie działania są przecież podejmowane i to na ogromną i niespotykaną skalę przez rząd. Myślę natomiast, że samorząd może również w takim stopniu, w jakim to jest realne, się w to włączyć, albo być może włączyć się w jakiś sposób w dodatkową pomoc związaną z walką z tą pandemią. Ja powiem tak, w czym widziałbym, na czym warto byłoby się zastanowić. Otóż my w swoim stanowisku piszemy, nie chcemy oczywiście o tym dyskutować, to się stało, szpital jest jednoimienny, zakaźny i tego nikt nie chce i nie zdoła w żaden sposób odwrócić. Natomiast fakt jest taki, że 100 tysięcy ludzi zostało z dnia na dzień pozbawionych opieki specjalistycznej, szpitalnej i specjalistycznej, no i z tym też ludzie muszą sobie radzić. Być może miasto powinno zastanowić się nad tym, w jaki sposób mogłoby pomóc dodatkowo mieszkańcom Grudziądza w transportowaniu ich do odległych o wiele kilometrów szpitali, w jaki sposób mogłoby chociażby poprzez uruchomienie i opłacenie i sfinansowanie jakiegoś punktu doradczego, który by pomógł Grudziądzanom w tej nienormalnej sytuacji, no w jaki sposób się zachowywać. Dzisiaj na szczęście już tak nie jest, ale w pierwszych dniach... Mowa tutaj o po prostu, jakby to powiedzieć, no lepiej, żeby każdy jednak własnym transportem do tego punktu może docierał.
Natomiast była mowa, żeby no, ale w obecnym budynku tutaj na ulicy Szpitalnej powstał taki dodatkowy, jakby można to powiedzieć, oddział szpitalny, który ewentualnie mógłby czasowo przynajmniej tutaj wspomóc służbę zdrowia. Być może, ja nie chciałbym wymyślać tutaj za ludzi, którzy się na tym znają, trzeba zaciągnąć ich rady, ale myślę, że również solidna, rzetelna informacja i realna pomoc ze strony miasta jest potrzebna, bo ja panu powiem tak, dzisiaj już na szczęście tak nie jest, ale w pierwszych dniach po tym przekształceniu to odbiorcą wielu tych spraw byłem jako radny chyba, czy osoba, która jakoś tam jest znana. Ja potrafiłem w ciągu kilku dni, przez kilka dni odbierać po kilkadziesiąt telefonów dziennie w sprawach związanych z tym, gdzie ludzie mają się skierować z potrzebami, chociaż do dzisiaj też dostaję jeszcze pytania o to, gdzie mają się zwrócić z bolącym zębem, czy ktoś przysyła mi zdjęcie swojej nogi i pyta, co on ma dalej zrobić z tym leczeniem. Więc myślę, że tego typu pomoc i na tego typu działania w mieście Rada Miejska powinna znaleźć środki, dlatego może nad tym zacznijmy pracować i do tego bym bardzo usilnie pana przewodniczącego Rady i pana prezydenta namawiał. Tutaj pan prezydent wystąpił o środki do wojewody, wystąpił o środki również do marszałka województwa. Są jakieś tam pieniądze, które można zagospodarować. Wszystko jednak generalnie w granicach. Zobaczymy, jak będzie funkcjonowała nowa ustawa. A co pan sądzi o wyborach? Bo tutaj wczoraj internauci pytaliśmy. Jakie jest pana stanowisko radnych, czy ewentualnie pana personalnie, osobiście? Czy te wybory powinny się odbyć? Bo duża krytyka tutaj z jednej strony, z drugiej strony kwestia korespondencyjna, do której samo Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie się odnosiło na samym początku. Okazuje się, że jednak być może będzie zrealizowana. No, oczywiście znaczy ja głosy tak. Krytyczne, prawda? No, głosy krytyczne będą się pojawiały w każdej sytuacji, bez względu na to, jaka decyzja zostanie podjęta. Natomiast jeżeli chodzi o wybory. Pan jest bardzo taki asekuracyjny, nie bierze udziału w sesji miejskiej. Internauci bardzo często mówią. Jestem asekuracyjny, jestem odpowiedzialny i tylko tyle. Jestem gotowy podjąć każde ryzyko, łącznie z ryzykiem, jestem gotowy zaryzykować własnym życiem wtedy, kiedy jest to konieczne i uzasadnione. Natomiast jestem przeciwny rzeczywiście postawie Stefka Burczymuchy i drewnianej szabelki. Wracając do problemu wyborów. Otóż słuchając tego wszystkiego i przewidując te wszystkie skutki, jakie dla gospodarki przyniesie ten kryzys, z którym mamy obecnie do czynienia, jedno jest pewne, że po ustaniu pandemii potrzebujemy natychmiast jasnego, sprecyzowanego i nie budzącego wątpliwości kierownictwa. Potrzebujemy silnego rządu, silnego prezydenta i tak dalej. Dlatego uważam, że w momencie, kiedy wybory odbędą się tylko i wyłącznie w formie korespondencyjnej, jest możliwość przeprowadzenia tych wyborów w sposób skuteczny, jest możliwość zapewnienia bardzo wysokiej frekwencji, czego dowodzą chociażby wybory, niedawno przeprowadzone wybory w Bawarii. I ponieważ jest to system, który w różnych krajach i w różnych sytuacjach, również już tych pandemicznych, zdawał egzamin, uważam, że wybory powinny odbyć się w tej formie 10 maja bieżącego roku. Weszliśmy sobie tutaj w słowo, ale chyba jakieś opóźnienie jest na linii. Dlatego nie wiem, czy to jest taki raj. Generalnie powtórzę. Uważam, że wybory powinny mieć formę wyłącznie korespondencyjną i powinny odbyć się zgodnie z terminem konstytucyjnym 10 maja bieżącego roku.
co z kampanią wyborczą? Chociaż z jednej strony mogę zrozumieć, że prowadzenie kampanii jest w jakiś sposób ograniczone, to jednak z drugiej, śledząc w tej chwili internet, muszę powiedzieć, że chyba liczba, że tak powiem, aktywności wzrosła kilkukrotnie, a może nawet kilkunastokrotnie, bo to widać i po odwiedzalności stron internetowych chociażby, więc mogę tak szacować. Wszyscy siedzą w domu. Internet daje niesamowite możliwości w tej chwili, jak widzimy, zresztą lepiej gorzej wychodzi czasami. Czy to będzie element właśnie tej całej kampanii, która ewentualnie... Jak pan się angażuje na przykład w ten cały proces? Ja myślę, panie redaktorze, że sytuacja jest wyjątkowa. Nasze nawyki, przyzwyczajenia zostały właściwie wywrócone do góry nogami. Nauczyliśmy się już tylu nowych rzeczy, z którymi musieliśmy się pogodzić, że również kampania wyborcza w tej formie prowadzonej w internecie, można równie dobrze powiedzieć, że teraz ludzie mają tyle czasu, że dopiero mogą się zacząć interesować wyborami i tym, co mają do powiedzenia kandydaci. Natomiast najgorsza rzecz, jaką moglibyśmy jako Polacy sobie zafundować, to właśnie zafundowanie sobie na moment końca pandemii i ciężkiego, niewyobrażalnie ciężkiego kryzysu gospodarczego, prowadzenie przez ileś miesięcy idiotycznej kampanii wyborczej. Właśnie tego musimy uniknąć. To jest najgorsza rzecz, jaka mogłaby się nam przytrafić na moment wielkiego kryzysu gospodarczego, który nas czeka. Dlatego właśnie odbądźmy tę kampanię w takiej formie, na jaką dzisiaj możemy sobie pozwolić, i przeprowadźmy w sposób bezpieczny wybory prezydenta Rzeczpospolitej w formie korespondencyjnej. Tak, ale we wczorajszym wywiadzie pan prezydent, rozmawiając tutaj z panem Sikorskim, bardzo mocno, znaczy bardziej rozmówca pana prezydenta krytykował tutaj sytuację i same wybory, mówiąc, że nie wyobraża sobie, żeby w komisjach ludzie zasiadali, żeby jak te koperty mają być transportowane, jak ludzie mają głosować, ale wydaje mi się, że to coś jest jednostronne, a być może jest taka możliwość, żeby te głosy były w jakiś sposób elektroniczny może liczone, tak jak to w Stanach. Widzimy czasami w takich obrazkach, gdzie ktoś wypełnia kartę, następnie wkładają do takiego elektronicznego systemu, po prostu ją zlicza i automatycznie ta karta jest zaliczana już na poczet, tak, nie i tak dalej. Nie wiem, czy to jest technicznie możliwe u nas w Polsce, ale jeszcze miesiąc został, więc można by sobie wyobrazić, że będzie to, tak powiem, bezdotykowo, tak? Oczywiście to jest moja taka sugestia, nie wiem, na ile to się sprawdzi. Ja myślę, panie redaktorze, że tu nowych rzeczy wielu wymyślać nie trzeba. Myślę, że ten system amerykański to jest system, którego Amerykanie mają. Jest taka też możliwość na przykład odtworzenia takich kart, że ultra, ultrafioletem, prawda? Takie karty na przykład. Ja rozumiem, że na przykład nie będzie się od momencik teraz, tak? Dobrze, ja powiem teraz. Rozumiem, że takie liczenie nie będzie na przykład odbywało się tak jak do tej pory, że to potrwa godzinę, dwie, trzy, gdzie godzina 12 już znamy wyniki, być może nawet kilka dni takie liczenie może trwać. Natomiast to, co wiemy, wirus generalnie aktywny jest przez jakiś tam czas. Odłożone w jakiś sposób, powiedzmy, te karty, odpowiedni sposób odkażone na przykład ultrafioletem, który zabija przecież wirusy, mogłoby w 100%, że tak powiem, stworzyć tą sytuację bezpieczną. Gorzej ze szkoleniem osób zasiadających w komisjach. Znaczy ja myślę, że tutaj dobre doświadczenia są te doświadczenia, które pochodzą z Bawarii. Tam była bardzo wysoka frekwencja, wybory udało się przeprowadzić, z nich należy skorzystać. I rzeczywiście my możemy te głosy liczyć przez 2 tygodnie albo przez miesiąc. No nie ma takiego pośpiechu. Chodzi tylko o to, żeby rzeczywiście odbyły się te wybory i żeby odbyły się w sposób bezpieczny. A nawiązując do wczorajszych rozmów pana prezydenta z panem Radosławem Sikorskim, nie miałem cierpliwości, żeby wysłuchać ich do końca, bo tego się właściwie na spokojnie słuchać nie dało, szczególnie tych teorii ekonomicznych pana prezydenta, ale
Nasunęła mi się taka myśl, że rzeczywiście czeka nas bardzo, bardzo trudny okres, głęboki kryzys, jakiego być może nigdy nie doznaliśmy. Ja, moje pokolenie nie zna chyba tego typu kryzysu gospodarczego, aż tak głębokiego. I nie wiemy, nikt nie wie dzisiaj, jaki on będzie głęboki, jak sobie z nim będziemy radzić i tak dalej, ale ja powiem szczerze, powiem swoje zdanie, ja modlę się właściwie tylko o jedno, żeby nigdy już do ekonomii, do rządów nie dobrali się tacy maherzy, jak właśnie pan Glamowski, jak pan Radosław Sikorski i konsorcjum. To jest moje marzenie i wiem, że jeżeli o to zadbamy, żeby nigdy już oni nie decydowali o losach naszego kraju, to jakkolwiek ciężki będzie ten kryzys i czekająca nas przyszłość, to prędzej czy później Polacy sobie z nim poradzą. No nie wiem, ja oglądałem ten wywiad w całości i tam powiem wprost, no pan Sikorski na siłę chciał udowodnić, jak to źle jest w Grudziądzu, jak to szpital jest niedoposażony, jak to powiem wprost, że pan prezydent dosyć sprytnie unikał odpowiedzi na wiele pytań, chociażby na to, że na krytykę takich jak 13 emerytura, krytykę takich tutaj wypowiedzi ze strony pana europosła, jak chociażby 500+, który twierdził, że pieniądze zostały rozdane, w związku z tym nie ma pieniędzy dla przedsiębiorców. No, w sytuacji, kiedy akurat czeka nas bezrobocie i to niezależnie od tego, czy rząd nie jest w stanie dotować przedsiębiorców przez rok, przez dwa, no to są niewyobrażalne kwoty. Być może ta właśnie pomoc społeczna, jak ta Platforma Obywatelska bardzo często ją nazywa, być może będzie tym jedynym źródłem dla wielu osób dochodu, prawda? Tak, no konsekwencje są nieprzewidywalne dzisiaj, natomiast obecny rząd daje przynajmniej gwarancję racjonalnych zachowań i racjonalnego sterowania tą biedą, tym nieszczęściem, które nas czeka. Natomiast rządy formacji pana Radosława Sikorskiego w zasadzie wsławiły się jedynie złodziejstwem na tolerowaniem złodziejstwa na niewiarygodną skalę w postaci mafii VAT-owskich, a dla mnie osobiście dały się zapamiętać jako ta władza, która zabrała mi połowę moich oszczędności emerytalnych i przy okazji tego zabierania znaczną część zgubiła nie wiadomo gdzie i do dzisiaj nie możemy się jej doszukać. Tak, to była bardzo rozmowa polityczna, szczerze mówiąc. Obejrzałem ją nawet dwukrotnie. Natomiast muszę przyznać jednak, że pan prezydent starał się unikać tych tematów i nie do końca zgadzał się. Chociaż też troszeczkę jako Grudziądzanina trochę mnie to rani, że w sposób taki zdecydowany nie powiedział, że nie do końca się z tym zdaniem zgadza. Bardziej unikał odpowiedzi na to pytanie. A myślę, że jest taki czas, że warto było. No jeszcze. Wielu Grudziądzan jest beneficjentem tych wielu właśnie tych danin, które pan Sikorski krytykuje. Chociaż emeryci, którzy właśnie dostali 13 emeryturę. Dobrze, zbierzemy powoli do końca. Oczywiście. Jeszcze na zakończenie takie ostatnie pytanie. Czyli będzie pan brał udział w sesjach Rady Miejskiej, jeżeli będzie możliwość zdalnej pracy, to po pierwsze. I po drugie, czy będzie pan, czy w ogóle ta sesja musiała się odbyć? Czy nie musiała się odbyć dzień później, kiedy już będą te szczegółowe przepisy pozwalające na sesję, na pracę zdalną w trakcie sesji? No bo jak się okazuje, i tak czekano do 1 kwietnia. Panie redaktorze, no oczywiście, że nie musiała się odbyć, to już mówiłem dzisiaj chyba dosyć jasno, ale także to, co do tego nie ma wątpliwości, natomiast ja bym nie tylko deklaruję i to w swoim imieniu i oczywiście naszego klubu bardzo aktywną pracę, uczestnictwo w pracach Rady w formie zdalnej, głównie zachęcam, namawiam do pracy nad budżetem i zmianami, które można by wprowadzić, urealniając przede wszystkim ten budżet i apeluję o to, żeby jeszcze w tym tygodniu definitywnie zakończyć
pracę nad tą platformą. Myślę, że to jest możliwe. I po to, żebyśmy przynajmniej raz w tygodniu mogli wspólnie się zebrać i otrzymać, znaczy zebrać w sensie zdalnym oczywiście, i otrzymać rzetelną, pełną informację o tym, co w mieście się dzieje i jak jest stan miasta i z czym mieszkańcy mają problemy, i również żebyśmy mogli podejmować takie decyzje, które dzisiaj są mieszkańcom Grudziądza potrzebne, bo Grudziądzanie dzisiaj potrzebują w wielu rzeczach realnej pomocy. Nie możemy im jej udzielić, będąc z nimi na targowiskach, rozmawiając w sklepach, w mieście i tak dalej, to zróbmy to tu przy pomocy tej platformy i tych urządzeń, które są do naszej dyspozycji. Ja wręcz namawiam do tego, żeby jeszcze w tym tygodniu tę platformę ostatecznie dopracować i uruchomić. No i dobiegliśmy do końca. Jeszcze jakieś słowo? Tutaj chce pan na końcu coś dodać? Całej tej naszej rozmowy? Tak, no będę apelował o to, o co chyba, co dzisiaj jest najważniejsze. Grudziądzanie, zachowujcie się odpowiedzialnie, dbajcie o swoje zdrowie, zostańcie w domach, przerwijcie wszelkie możliwe transmisje tego wirusa między sobą. Dbajcie o siebie, przetrwamy to wszystko i jeszcze dla każdego z nas i dla Grudziądza zaświeci słońce. Dbajmy o to, żeby mądra polityka naszego rządu, którą już dzisiaj widać po ilości zachorowań i po ilości różnicy w zachorowaniach i ofiarach tego wirusa, nie została zmarnotrawiona przez ludzi nieodpowiedzialnych i mówiąc najogólniej głupich. No dobrze, to dziękuję bardzo. Bądźmy mądrzy w tej szkodzie. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem dzisiejszym był pan Andrzej Wiśniewski, radny Rady Miejskiej Grudziądza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.